Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim iskrowym. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć troszkę o diecie końskiej, ale chciałabym Wam opowiedzieć na przykładzie mojego konia Only You. Myślę, że on jest idealnym takim wzorcem tego, jak można poprzez właściwą suplementację i dobranie odpowiedniej paszy wyprowadzić konia z wielu problemów do momentu, w którym wygląda na pięknego, umięśnionego i zdrowego konia. Więc zapraszam Was do oglądania. Opowiem Wam dzisiaj o żywieniu koni, a dokładnie mówiąc o żywieniu mojego konia Only You. Podejmuję ten temat, ponieważ coraz więcej mam pytań na temat żywienia i co mnie bardzo cieszy, coraz bardziej ludzie zaczynają być świadomi tego, że żywienie koni jest niezwykle ważne, że nie wystarczy tylko dać miarkę owsa i zarzucić siana, tylko musimy tak naprawdę skupić się na tym, co dany koń potrzebuje, tak? Czyli czasami musimy suplementować konia, czy dawać różne zioła, które podnoszą odporność. I dzisiaj chciałabym Wam właśnie opowiedzieć o tym, jak żywię mojego konia i dlaczego posunęłam się do stosowania pewnych suplementów, które bardzo pomogły mi podnieść kondycję i witalność mojego konia. A co mnie najbardziej cieszy, że mój koń po prostu zaczął pięknie wyglądać. Poprawiły mu się kopyta, poprawiła się grzywa i ogon i cała jego kondycja. Ale to dalej Wam opowiem. Bardzo się cieszę, że coraz częściej czytacie książki, zaglądacie do różnych publikacji, które opisują to, co musimy zrobić, żeby nasz koń był w dobrej kondycji. Ale pamiętajcie o tym, nigdy nie róbcie tego na własną rękę. Warto się konsultować z weterynarzami, dietetykami czy osobami, które znają się na tej płaszczyźnie. Teraz opiszę Wam, z jakimi problemami borykałam się u mojego konia. Pierwszy problem to jest alergia. Problem z glutami, uzawieniem i kaszlem. Czyli w momencie, kiedy mój koń pobiera siano, czy w trakcie treningu, często zdarzało się to, że po prostu kaszlał i gluty wypływały mu z nosa, mimo że nie był przeziębiony. Drugą rzeczą, z którą mieliśmy ogromne problemy, to stan kopyt. Kopyta kruche, łamliwe. Niestety cały rok miałam problem z gnijącymi strzałkami we wszystkich czterech kopytach. Trzecim problemem to stan sierści. Sierść była zbyt długa, nawet w pewnym momencie martwiłam się bardzo, czy nie ma cushinga, dzięki Bogu nie. No i kolejnym problemem, z którym się spotkaliśmy, to były strzelające stawy. Czyli po prostu w trakcie pracy, gdy pierwsze rozkłusowanie pojawiało się, czy pierwszy galop, to słyszałam, jak mu strzela w stawach. Takie, na pewno nieraz to usłyszeliście. Cyk, 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 takie po prostu strzelanie, tak? Zdecydowałam się na suplementy. Suplementy z firmy Horselane. Na pierwsze, co powiedziałam, na alergię, na kaszel, na problemy takie właśnie z oczyszczaniem, wziąłam suplement, który nazywa się Respirol. To jest taka niebieska puszka. Zaczęłam dawać regularnie od września i powiem Wam szczerze, że jestem w szoku, ale mój koń przestał kaszleć, przestał się zalewać glutami. Pojawiają się, to nie jest tak, że 100%, ale nie mam takiego aż zalewu dosłownie glutami i kaszlu, który pojawiał się w trakcie treningu, gdy koń zaczynał aktywniej galopować, czy po prostu większa wzmożona praca była. I rzeczywiście ten suplement bardzo mi pomógł ustabilizować tą sytuację. Mój koń przestał się krztusić w trakcie jedzenia, przestał dławić się dosłownie wydzieliną, która mu wychodziła. Teraz tego nie ma, więc w momencie, kiedy podaję już 3 miesiące ten preparat, teraz już idzie 4 miesiąc, jestem bardzo zadowolona i szczerze, to jest jedyny suplement, który pomógł, bo wcześniej bardzo dużo różnych rzeczy stosowałam, też okresowo, bo to dopiero po 3-4 miesiącach najczęściej jest efekt. Stosowałam takie rzeczy, ale nie było tak dobrego efektu jak po tym. Druga rzecz, o której wspomniałam, to była sierść i kopyta zły stan sierści oraz kopyta. No i kupiłam tak samo z tej samej firmy biotynę po prostu. I ją stosowałam tak, że zaczęłam w czerwcu, przez 3 miesiące stosowałam, potem miesiąc zrobiłam przerwy i znów przez 3 miesiące stosowałam biotynę. Powiem Wam szczerze, że mój kowal
który pojawił się ostatnio, przekuwał mojego konia, powiedział, że kopyta, jeszcze nie widział w tak dobrym stanie kopyt mojego konia, więc na pewno suplement z tej firmy pomógł mi wykaraskać się z problemów związanych z jego rogiem kopyta. Kolejną rzecz, którą stosuję właśnie na strzelające stawy, o których wspomniałam, to jest kolagen. Kolagen tak samo już stosuję 5 miesięcy i powiem Wam szczerze, że drugi miesiąc minął podawania codziennie do paszy, nie mam już problemu ze strzelającymi stawami. I tutaj muszę nadmienić, że nie stosowałam kolagenu tylko u jednego konia, czyli tylko u mojego, ponieważ jak zobaczyłam, że to zaczyna działać, zaczęłam stosować na naszych koniach, które są w stajni Iskra. I powiem Wam szczerze, że to jest prawdą, że to działa, tak? Bo przestały strzelać u trzech innych koni, które miały zastosowany ten kolagen. Więc tutaj zdecydowanie polecam te preparaty, które przedstawiłam. Kolejną rzeczą, którą stosuję, kolejnymi, można powiedzieć, suplementami, to jest echinacea. Szczególnie w momencie, kiedy zaczyna się okres przesilenia, czyli zmiany sierści, okres jesienno-zimowy czy wiosenno-letni, powinniśmy starać się zwiększać odporność koniowi. Ja w momencie, kiedy już gdzieś tam wrzesień zaczął mijać, zaczęłam stosować echinaceę. Czyli to są zioła ususzone, które do codziennego karmienia, czyli do codziennej dawki żywieniowej stosuję te zioła. Dorzucam je po prostu do jedzenia. Kolejną rzeczą, którą do każdego żywienia, do każdej dawki pokarmowej mojego konia dorzucam sieczkę. Sieczkę z San Hipolitu, jest to lucerna. Do każdego jedzenia biorę, można powiedzieć, takie dwie porządne garści. Mieszam to z musli, które mój koń dostaje, czyli ja akurat stosuję paszę San Hipolitu Krauter dla mojego konia. Wymieszam to razem z tymi suplementami, które wcześniej Wam wspomniałam. Mieszam to wszystko i polewam zwykłym olejem roślinnym, który tak samo działa bardzo fajnie na kondycję sierści, grzywy i ogona i tak samo podnosi odporność. I taką dawkę mój koń dostaje codziennie. Opiszę Wam teraz, w jaki sposób dawkuję jedzenie, w jakich ilościach daję właśnie musli, czy sieczkę, czy te suplementy. I chciałabym Wam nadmienić, że ja stosuję dietę bezowsową u mojego konia, ponieważ owiec działał na Only You bardzo elektrycznie. Jego głowa stawała się dosyć gorąca i ciężko mu było się skupić na treningu, na elementach, które mu proponuję, tylko chciał biegać. Przygotowuję dwa wiaderka, na rano i na wieczór. Do każdego wiaderka wsypuję łyżkę musli. Mniej więcej to wychodzi niecałe 3/4 miarki zwykłej pawłowskiej. Do tego dorzucam sieczkę, porządną garść sieczki i na rano, i na wieczór. Oraz na poranne karmienie dorzucam kolagen oraz biotynę. Do wieczornego karmienia dorzucam respirol oraz do każdego i porannego, i wieczornego dostosuję olej. Jak już wszystko wrzucę do wiaderek, mieszam to wszystko ze sobą porządnie i oczywiście podaję rano i wieczorem. Chciałabym Wam jeszcze powiedzieć troszkę o sieczce. Sieczka jest bardzo dobrym uzupełnieniem diety końskiej, ponieważ spowalnia jedzenie, tak? Czyli koń, są też konie, które bardzo łapczywie jedzą, duże kawałki tak jakby jedzenia biorą do pyska i nie zawsze porządnie przegryzą, tylko połykają, a sieczka powoduje to, że koń zaczyna wolniej jeść, dłużej przeżuwa i połyka treść pokarmową, która już jest przeżuta, czyli daje to bardzo dobre efekty na układ pokarmowy. Niektórzy stosują też takie metody, że przed treningiem, szczególnie jak mają do czynienia z bardziej nerwowymi końmi, na przykład przed treningiem, jak czyszczą konia, czy oporządzają go, czy dają mu jeszcze tam chwilkę, jak wyczyszczą, tak, to wrzucają do żłobu troszkę właśnie sieczki, żeby koń sobie poskubał, żeby tak naprawdę wyścielił jelitka właśnie tą sieczką. W szczególności jeśli chodzi o konie właśnie nerwowe. Raz w tygodniu też zadaję mojemu koniowi mesz. Ja akurat stosuję z firmy San Hipolit mesz. Mojemu koniowi bardzo smakuje, dlatego też właśnie tą firmę bardzo preferuję, ale też z różnych innych firm są bardzo dobre mesze, które mogą smakować Waszym koniom.
Ja zadaję raz w tygodniu mesz na ciepło, tak? Czyli jak zaleję go, odczekam chwilę tak, żeby ostygnął i żeby koń mógł spokojnie zjeść. Zadaję mu zawsze w niedzielę i myślę, że to jest bardzo fajnym urozmaiceniem diety końskiej. Ale też ma bardzo fajne walory, tak jakby związane właśnie z żywieniem koni, które dają nam komfort taki, że wspomagają układ trawienny. Więc jeśli macie możliwość podawania meszu właśnie też tak mniej więcej raz w tygodniu, nawet czy dwa razy w tygodniu, to jest bardzo fajna alternatywa żywieniowa dla konia. To na tyle. Mam nadzieję, że Wam się film podobał i tylko tutaj na koniec chcę bardzo podkreślić. Pamiętajcie, że jeśli chodzi o dobór diety dla koni, warto się skonsultować z profesjonalistami. Czyli najpierw najlepiej badania zrobić krwi, skonsultować to z weterynarzem, potem dobrać odpowiednią paszę z dietetykiem, czy także z weterynarzem, który się na tym zna i dopiero podawać jedzenie, tak żeby nie robić nic na hura i nie zmieniać co chwilę koniowi diety. Dziękuję Wam, że jesteście z nami, dziękuję, że oglądacie ten kanał i Was to interesuje. Ja tymczasem się żegnam i do zobaczenia!